serdecznie podziękować Państwu za przybycie i przywitać na naszym konkursie Młodych Talentów. To jest koncert laureatów pierwszego konkursu Młodych Talentów zorganizowany przez Federację Polek w Kanadzie, przez Zarząd Główny Federacji. Także chciałabym oddać się najpierw tutaj głos naszej przewodniczącej Federacji. Witam serdecznie wszystkich obecnych tutaj, honorowych gości, rodziców, członków jury, członkinie federacji, a przede wszystkim naszą utalentowaną młodzież. Z honorowych gości pragnę przywitać panią konsul Jolantę Kuderczyk. Halinę Madyk, która jest prezesem KPK Kongresu Polonii Kanadyjskiej w Albercie. Przyjechała do nas Ars Edmondo. Nasze jury jest w osobie maestro Maciuk Jaśkiewicz. I wszystkim bardzo znana Kinga Mitrowska. Federacja Polek powstała 63 lat temu i obecnie posiada 14 ogniw rozsianych po całej Kanadzie. Od początku naszym przewodnim hasłem było i jest szerzenie naszej kultury i tradycji oraz utrzymywanie naszego rodzimego języka. Jesteśmy aktywną organizacją. Organizujemy wiele spotkań kulturalnych i patriotycznych, broniąc naszej historii i dobrego imienia polskich Polaków. Młodzież to nasza przyszłość i Federacja jest widoczna ze swojej działalności dla tej młodzieży. Jako pierwsza przed Państwem wystąpi Natalia Szewczyk, która zagra dla Was na skrzypcach The Boy Paganini, Edward Mollenhauer i La Paloma Sebastian Pirabier na saksofonie. Pomysł to kiedyś ja wymyśliłem, że dobrze by młodzieży dać szansę wybić się i coś pomóc takiej młodzieży, która studiuje muzykę, śpiew i która dalej chce kształcić się i występować w Polonii. Dużo jest takiej młodzieży? Myśmy właściwie chciały, żeby właśnie na scenie polonijnej były te młode talenty, a z czasem oczywiście karierę robią w świecie ogólnym, kanadyjsko-międzynarodowym. No właśnie, są jacyś wychowankowie. Tak, mamy panią Herman, Martę Herman, która śpiewa na całym świecie, no, w Niemczech występuje w operze. I mamy Jolę Górską, która występuje u pana Jaśkiewicza. I są osoby, które rzeczywiście trwale zapisały się na scenie polonijnej. Ania Wójcik.
A tutaj mieliśmy dwie osoby, które poprzednio brały udział w tych konkursach. Jessica Malek, ona dostała trzecią nagrodę, a teraz chce mieć pierwszą albo drugą, zobaczymy co wyjdzie. I Paweł Szczepaniak też występował, też dostał pierwszą nagrodę i stara się lepiej. Także niektórzy z nami jeszcze raz występują, ale wiesz, po prostu chcemy, to jest forma nagrody, to jest tak jakby dostały stypendium. Ja właśnie chciałem zapytać, czy są jakieś nagrody, oprócz uznania, czy są również nagrody finansowe? To są nagrody pieniężne wszystko. Od $300 do 700 w tym roku, w zeszłym roku mieliśmy nawet do 1000, ale... Od czego to zależy? Od hojności sponsorów. Ale $1000 dostaliśmy z konsulatu jako dofinansowanie do kosztów organizacji tego konkursu. Czyli tam kilkaset dolarów można liczyć. Tak, tak. I Fundacja SPK Kombatantów $700 najwyższą nagrodę wystąpiła. Także bardzo ładnie. Duże organizacje nas poparły. Fundacja Charytatywna KPK, Fundacja Jadwigi Dobruckiej, różne Związek Polaków w Kanadzie. Kongres, Okręg Toronto, osobna nagroda, Stowarzyszenie Inżynierów Polskich, to osobna nagroda, także to... Czy trochę jest środków, trochę tak, jest funduszy. Tak, to są nagrody dla młodzieży. Znaczy te pieniądze to my tylko z konsulatu dostaliśmy pomoc do zorganizacji. A bo to jednak kosztowne jest, sala, kamery, wszystko to razem. Ale... Uważam, że Polonia bardzo popiera i uważają, że jest potrzeba, żeby kształcić tą młodzież i ją podnosić na duchu. Dużo jest ukoratowanej młodzieży, tak? Dodać skrzydeł. No właśnie, i dodać skrzydeł, tych polskich skrzydeł, bo to jednak polskich. Jest to, że od robimy już od jakiegoś czasu nacisk duży na muzykę polską. Jak zauważyłeś, w repertuarze jest dużo kompozytorów polskich. Ale nie tylko, bo niektórzy... Ale chociaż jeden utwór prosimy, żeby był w polski. To jesteśmy zadowoleni z poziomu. Ja pisałam właśnie biografię tych młodych ludzi do programu, to oni naprawdę wszyscy mają już osiągnięcia. Jedni większe, drugi większe. Są tacy, którzy festiwale już zaliczają w Kiwanis, te różne festiwale muzyczne dostali nagrody, a są tacy, którzy dopiero zaczynają, ale wszyscy studiują muzykę w szkołach muzycznych. Dziękuję bardzo. Jak pani ocenia tegoroczny konkurs? Bardzo dobrze. Stwierdzam, że poziom był bardzo wysoki, więc nie było nam tak
łatwo w sumie, prawda, wytypować, bo chciałoby się każdemu, tak jak już to podkreśliłam, każdego nagrodzić, bo zdaję sobie sprawę, że trzeba mieć niesamowitą odwagę, żeby tam stanąć, prawda, zaśpiewać czy zagrać. Więc podziwiam tą młodzież i niesamowicie się cieszę, że jest tylu wspaniałych młodych, którzy grają klasykę, prawda? To jest wspaniałe, bo przecież ja jestem ze szkoły klasycznej. No właśnie, pani zaczyna. Jak to było w pani przypadku? Ta muzyka się wzięła w pani życiu? U mnie to się zaczęło najpierw od teatru, czyli szłam w kierunku aktorskim i postanowiłam podszkolić swój głos, czyli tu wchodzi właśnie sprawa, że jeżeli chce się być lepszym, to potrzebujemy pomocy tej osoby starszej, dojrzałej, która miała do czynienia już ze sceną, w tym przypadku ze śpiewem. No i tak zapukałam do drzwi Akademii Muzycznej i poprosiłam o listę pedagogów i zaczęłam wydzwaniać, który by mi dał prywatne lekcje przez okres wakacyjny w Polsce. I w ten sposób trafiłam do Kazimiery Goławskiej, no i ciąg dalszy już wiadomo, studia. Reszta to historia. Etat w Teatrze Wielkim. Dziękuję bardzo. Dziękuję. No w każdym bądź razie tutaj dziewczynka super produkuje się następnie, więc cieszę się niesamowicie, że było tylu wykonawców grających właśnie muzykę klasyczną. Mieliśmy dużo instrumentalistów w tym roku, mniej wokalistów, więc, ale żeśmy podzielili nagrody, czyli osobno instrumentalistów i osobno wokalistów. Jak to wziąć na wspólny mianownik, to wszystko te... Głosy dojrzewają później, prawda, szczególnie u chłopców, oni przechodzą zmiany głosowe, więc dla nich oni są naprawdę biedni pod tym względem. U dziewczynek też są zmiany, które następują, czasami nawet sobie nie zdajemy sprawy, że też przechodzą mutacje podobne do chłopców. Może nie w tak wielkim, tak jak panowie, ale jednak również. W każdym bądź razie dlatego tutaj nie można, prawda, pianista już od 3 lat może ćwiczyć jako dziecko, jeżeli ma inklinację ku temu. I wtedy wiadomo, że zdobywa o wiele więcej techniki w o wiele szybszym czasie niż dany wokalista, więc tutaj pod tym względem bardzo się cieszę, że komisja, prawda, że dzielimy osobno wokalistów i osobno instrumentalistów. Dziękuję. Dlaczego śpiewasz? Ja śpiewam, bo nie wiem, jak po polsku za dobrze powiedzieć. A to jest trudność? Tak, trochę. Czy nie? Niektóre słowa. No nie, to po polsku. lubię, to jest bardzo relaksujące. Aha. Kiedy śpiewam, to pokazuje artystyczną stronę. Czy wiążesz z tym swoją przyszłość? Chciałabym. Jak się uda, to tak. Ale klasycznie, czy raczej muzykę rozrywkową? Więcej rozrywkową, ale też mogę klasyczne, cokolwiek się uda, ale więcej rozrywkową. Urodziłaś się tutaj? Tak. Chodziłaś do polskiej szkoły? Tak, chodzę do konsulat i tam. Rozumiem. A co potem będziesz chciała robić? Co będziesz studiować? Nie wiem, jak się mówi po polsku, ale neurosurgeon?
Po pierwsze, skąd zainteresowanie akordeonem, po drugie, no co to daje w życiu, co to daje w granie? Właśnie tego pana pierwszy raz widziałem, jak na akordeonie się zakochałem w tym. A kiedy to było? Oj, 2 lata temu, jak nas uczył tańca w Lechowi. I co? I od tego czasu akordeon to jest ten instrument? Tak, on studiował na fortepianie długie lata i, i Z tego mam dużo lat uczenia się muzyki właśnie z pianina. Czyli jak gdyby łatwiej to poszło, łatwiej oczywiście. Przełożenie się na akordeon. Bardzo szybko się nauczył i bardzo tak podchodził to do tego bardzo profesjonalnie, ćwiczył i po prostu zakochał się w instrumencie i... No, zakochanie się w instrumencie to jest zakochanie się w muzyce. Jaka to jest muzyka? Co się gra głównie na... Ja się najbardziej zakochałem w ludowe piosenki góralskie, łowickie i Polonez jest national dance of Poland i bardzo dużo dla mnie to znaczyło, żeby to grać tutaj. Pan się urodził tutaj czy w Polsce? Tutaj, tak? Tak. A w polskiej rodzinie, tak? Jest tam oczywiście język polski i tak dalej, wszystkie te rzeczy. Rozumiem. Tak. I co? I bywa pan w Polsce właśnie odkrywając tę muzykę? Staram się co rok jechać, tak. I naprawdę byłem w paru muzeach Chopina i co zainspirowało mnie, żeby grać ten polonez w stylu między innymi Chopina. Bardzo lubię grać jego utwory. Grałem w RCM, jak na fortepianie grałem. Jego styl muzyki bardzo mnie interesuje i jestem zakochany. Co takiego jest w tej polskiej muzyce? Fantazja? Jakiś taki, nie wiem, element tego, co ukształtowało nas w XIX wieku, czyli z jednej strony takiej żalu po utraconym państwie, po tej całej szkodzie, której doznaliśmy, a z drugiej strony właśnie taka fantazja, która później owocowała szarżami łońskimi tak i takim jest. Mówieniem, tak że, jest. A co tam, idziemy. Tak jest. To? Właśnie to. Ta polska historia mnie zawsze interesowała i w najgorszym, w najlepszym zawsze jakiś kompozytor, jakiś wybitny człowiek polski coś tworzył, żeby dawać tym Polakom taki sens miłości do ojczyzny, do Boga i życia. Kontynuować tą polską kulturę i właśnie w tym jestem zakochany. Nigdy nie utracać swojego korzenia, skąd ja pochodzę i kim ja jestem. Dziękuję. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję. Gratuluję wychowanka. Dziękuję bardzo. Thank you.
dlaczego to robić? Co daje muzyka? Co daje muzyka w życiu? Ja po prostu lubię grać na grać muzykę. Gram na klarnecie przez jakiś czas i po prostu bardzo lubię grać na klarnecie. A jak to się zaczęło? Ja nie wiem, po prostu jeden dzień zapytałem mamę, czy ja mogę zagrać na jakimś instrumencie. I wybrałem klarnet i przez parę lat to teraz gram. No. A ile lat miałeś wtedy? To było z około jak 4 lata temu. Aha. I profesjonalnie zacząłeś się tym zajmować? Szkolić się, chodzić na... wiążesz z tym swoją karierę, że będziesz grał na klarnecie? Ja jeszcze nie zdecydowałem, ale ciągle myślę o tym. A co daje ci muzyka w życiu? Po prostu jest bardzo fajnie normalnie grać muzykę. Czy grasz również dla przyjaciół, dla znajomych? Tak, normalnie gram dla kolegów, rodziców i normalnie całej rodzinie. I tutaj się urodziłeś, tak? Tutaj, nie, ja się urodziłem w Warszawie. Urodziłeś się w Warszawie, przyjechałeś? Tak, ja przyjechałem, kiedy miałem 5 lat. Często wracasz do Polski? Nie, jeszcze nie wróciłem do Polski. Jeszcze nie wiem. Ja chciałam wszystkim wykonawcom pogratulować. Naprawdę szczerze z całego serca, bo wiem, jak trudno jest stanąć, zaśpiewać, zagrać. Więc gdybym mogła, to bym wam wszystkim dała nagrody za waszą odwagę. Wiem, ile wchodzi w to, w pracy, ćwiczenia. Ćwiczcie nadal. Nawet jeżeli dzisiaj nikt nie zdobędzie z was tej pierwszej, drugiej, trzeciej nagrody, ale nie wolno się poddawać, prawda? Trzeba, jeżeli się to kocha, bo to jest najważniejsze, jeżeli się to naprawdę kocha, to wtedy się nie poddajemy, tylko walczymy i w przyszłości pokazujemy, że stać jest na to. Wtedy naprawdę zobaczycie, że to wszystko wychodzi jak najbardziej pozytywnie, dobrze? Jeżeli ktoś z wokalistów, bo ja jestem śpiewaczką, z operową, ale również uwielbiam wszelkie inne style, więc jeżeli ktokolwiek ma jakiekolwiek pytania do mnie z uczestników danego konkursu, to bardzo proszę podejść i wtedy tak prywatnie powiem, jakie są moje, prawda, uwagi co do danego wykonawcy. Proszę Państwa, to było strasznie trudne zadanie, dlatego że każdy z wykonawców ma swoje znakomite, dobre strony i pewne braki. I porównywanie tych walorów jest nieprawdopodobnie trudne. Także proszę wybaczyć, jeżeli chwilami będziecie się czuli rozczarowani, młodzi wykonawcy, ale chcieliśmy po prostu zrobić to jak najlepiej. Wszystkim absolutnie należy się jak największe uznanie, co już Kinga podkreśliła. Ja natomiast miałbym kilka uwag. Bardzo gorąco polecam, i tu jestem pełen uznania dla Państwa, którzy mieli akompaniatora, polecam żywy akompaniament. Ja wiem, że to jest związane z finansowymi problemami, że to jest o wiele droższe i czasami do piosenek takich lżejszych, rozrywkowych, trudno ten żywy akompaniament dobrze zorganizować, ale to jest właściwie jedyna forma właściwego muzykowania, bo jak się śpiewa z taśmą, to się śpiewa pod taśmę. I wtedy jest, gdzie indziej jest inicjatywa. Inicjatywa jest na taśmie, a nie wy jesteście osobą prowadzącą. Dalej, będziemy myśleli nad zreformowaniem i poszerzeniem tego konkursu, dlatego że jak najbardziej zależy nam na tym, żeby jak najwięcej młodzieży w nim brało udział. Regulamin będziemy poprawiać i tak dalej, i tak dalej. No a przede wszystkim ja powiedziałbym, że dziękuję bardzo rodzicom. Bo gdyby nie rodzice, gdyby was nie dowozili, nie dawali tych pieniędzy na nauczycieli, to nie śpiewalibyście, nie gralibyście. I również nauczycielom. Od razu widać, jeżeli jesteście dobrymi muzykami młodymi, to od razu widać, że za wami stoi dobry nauczyciel. Także serdecznie dziękuję rodzicom i nauczycielom. Teraz długo oczekiwany moment, szczególnie przez naszych tutaj artystów młodych. Wręczenie nagród. Nagrody będzie wręczała, jeszcze raz przypomnę, nasza przewodnicząca, pani Katarzyna Grandylewska, maestro Maciej Jaśkiewicz oraz pani konsul Jolanta Grzelczyk. Jesse Tomalek, pierwsza nagroda. Proszę bardzo.
tej samej kategorii wokalnej seniorów drugie miejsce. Wiemy, kto dostał. Były dwie panie. Juniorów. Naomi Strobek Pisk. Prosimy Antoniego Stankowskiego, pianistę. Prosimy Teresę Ośko. Uznajemy, że to jest trudny instrument, na którym bardzo dobrze, bardzo muzykalnie grałaś. No, teraz prosimy Adama Gdulę, akordeonistę. Ale uznajemy kunszt. Prosimy Artura Podbory. Otrzymał drugą nagrodę w swojej kategorii. Proszę bardzo. Uważamy, że grałeś piękną wieczkę. Julia Hadała. Ale nam zależało na tym, żeby w każdej kategorii, patrząc na każdego z wykonawców, uznać na swoim poziomie, jak dobrzy są, jak dokładni technicznie. I tutaj twoją właśnie dokładność bardzo doceniliśmy. Proszę. I prosimy Natalię Szewczyk. Gratuluję. I twój występ był o wiele lepszy, gdyby miała komentarza. Będziemy się starali znaleźć jakieś fundusze na to, żebyście mogli zacząć muzykować. Nie stać mu. I jeszcze mam Patryka Wojewódkę, który jest co prawda tylko uczestnikiem, ale dostał specjalną nagrodę. To jest koperta. Koperta, ważna sprawa. I jeszcze mamy jedną kopertę. Dla Pawła Szczepanka. Gratuluję. Gratuluję i życzę powodzenia w dalszej karierze. Nie zrażajcie się niczym, dalej walczcie i do zobaczenia za rok. Bardzo mi się dobrze wszyscy pytali na scenie. Powinniśmy pomyśleć o tym, że muszę być tysiące. Niekoniecznie są. Tak. Muszę spotkać po prostu na ludzie. Chciałem poprosić o podsumowanie tego konkursu. Całość warta jest wysiłku, bo młodzież po prostu zasługuje na to, żeby im pomóc, żeby szerzyli to, co dobre, a muzyka jest zawsze najpiękniejszą rzeczą, prawda? I dla duszy, i dla ciała. I co jeszcze? Dużo jest chętnych, ale jury zawsze selekcję robi, prawda? Czy jest wstępna selekcja? Jest, zawsze jest selekcja. Czyli dostajemy zgłoszenia i potem właściwie chair, czyli przewodniczący jury, robi selekcję w zależności, czy się po prostu nadaje, czy to jest temat muzyczny, który nam by odpowiadał, bo nieraz jest po prostu za bardzo ekstrawagancki, czy jakiś bardzo estradowy, prawda? A to ma być muzyka przede wszystkim klasyczna i taka... I polski repertuar kładzie się na czynnik. Absolutnie polski repertuar jest absolutnie mile widziany. W tamtym roku specyficznie, ponieważ to był rok... jaki był w tamtym roku? Nie wyzwolenia Polski, prawda? Nie wyzwolenia, tylko niepodległości. Więc mieliśmy cały repertuar polskich pieśni i polskich kompozytorów i wszystko, co, prawda, o polskiej kulturze i tradycji, prawda, to właśnie w tamtym roku. W tym roku jest rok moniuszkowski, więc praktycznie powinniśmy może więcej mieć z Moniuszki, ale ponieważ jest taki nawał różnych koncertów wszędzie, więc daliśmy im wolną rękę, kandydatom, i wybierali sobie to, co po prostu uważają, że będzie mile widziane i słuchane. Czy to jest główny taki konkurs, który Federacja organizuje? Główna rzecz, którą Federacja organizuje? Czy nie, jaka? Nie. No właśnie, proszę powiedzieć. W tym roku już była wystawa Monte Cassino. I to było
duże przedsięwzięcie też, bo były materiały ściągane z Rzymu, z Italii. I potem była wystawa już zrobiona, wystawiona 6 razy. Ile członków liczy organizacja? O, to jest trudne pytanie, bo około 500 powiedziałabym, ale naprawdę nie liczyłam ostatnio, bo wiadomo, że jak w każdej organizacji przychodzą, niektórzy muszą odejść. Wszyscy się skarżą na brak młodzieży. Jak to absolutnie, jest? Im brak młodzieży, a młodzież z kolei nie ma nigdy czasu, prawda? A potem najpierw szkoły, potem małżeństwo, a potem dopiero czekamy, jak jest w średnim wieku i przychodzi do nas. Dziękuję bardzo w takim Dziękuję razie bardzo, bardzo miło. Gratuluję. Dziękuję bardzo.